adoptowane dzieci przez pedałów. Gloryfikacja wynaturzeń ciągle mało, to nietolerancja już. Zdmuchnij kurz, z drugiej strony ksenofobia. Kierowanie się skóry kolorem w każdą stronę jest chore. Branie tylko po to, żeby brać, ćpanie tylko po to, żeby ćpać. Traktowanie kobiet tak jak szmaty, traktowanie kobiety szmat. Ludzi pracujących jak automat ilu, szary szereg takich samych robotników. Robotyzacja życia, szamać, kimać, tyrać. Również taki sen o tym, że już nie będziemy chodzić do roboty, bo zrobią za nas to maszyny i roboty, też jest chory. Czterech osób nie żyje. Pomiędzy religiami wojny, nie zabijaj, zabij, bądź win, bądź spokojny. Czy to też część religii? Dalej niszczenie nadwyżek jedzenia, kiedy inni umierają z głodu. Wielkie cła, podatki od dochodów, po to by utrzymać armię pierdolonych urzędników zła. Niszczenie ziemi, odcinanie od korzeni, coraz mniej zieleni, ludzie popierdoleni, podłączeni do cyberprzestrzeni. Pedofilia, rozwalanie mózgów małych dzieci, aż do śmierci za mało czasu, by wymienić wszystkie zarażone rzeczy. Niektórych kwestii już się nie wyleczy. Przykazania już najmłodsi nie traktują ich poważnie. Wysadźmy się w powietrze dziś w centrum o 16:00. Razem raźniej, życie depcze wyobraźnie. To jest chore. 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 Piąta rano, zima, posypany piachem śnieg. Na przystanku tramwajowym kima bezdomny skret. Kobiety dwie podróżują do roboty. Inna miasta część, betonowe schody, piąte piętro. Chłopak piąty raz wpuszcza w kibel swoje piekło, obiecując sobie, że już nie pierdolnie ściechy. Matka pyta przestworza, za jakie grzechy. Kilka godzin później już nie blok, już inny typ tłok. Głęboki tłum plac, chłopak się przymierza do kiermany. Po to jechał na papieża i pierdoli to. Nie żal mu tej emerytki. Koks, budka, dziwki i inne rozrywki. Ja nie oceniam, jestem tylko narratorem. Opowiadam o tym, co jest bez wątpienia chore. Jednak ja jak inni obojętny dziś wyraźnie. Zrozum, życie depcze wyobraźnie. To jest chore. To jest chore. To jest. Kolejna wiejska sztuka, szczęścia w mieście szuka. Ładna była, ale wpadła, sidła miasta. Przełom nastał, rozdział w życiu nowy. Gardłem doi fiuty zamiast doić ręką krowy. Śpi pół dnia, potem ogląda reality. I bardziej rzeczywiste niż jej życie to co widzi w telewizji. Przekonują nas, że to jest norma. Co jest normą? Wzrostu hormon, okradanie społeczeństwa przez władzę pozorną. Porno, policji kordon, czy ten typ leżący na ulicy z rozjebaną mordą. Wielu powie, że ten tekst jest chory, to pozory. To co mówię jest, wszyscy wiedzą o tym, więc to normalne. Jak śmierć, urodziny, czerwone stringi, maturalny sztuk. Jak to, że jest Bóg, który wie po co to wszystko jest dokładnie. Ludzie na górze, śmieci na dnie. Wierzysz? Życie depcze wyobraźnie. To jest chory. To jest chore.